Dzień dobry, kochani, na kanale Karty na Miłość. Dzisiaj czytanie. Co jest przed nami ukryte? Kochani, zrobimy sobie trzy grupy. Sami sobie wybierzecie, co chcecie i jaka grupa Was przyciąga, bądź co Was przyciąga. Pamiętajcie, serduszka, że czytania, które wykonuję, są ogólne, nie z każdym musi rezonować. Być może weźmiecie grupę, która w ogóle do Was, że tak powiem, nie przemawia, także nie przejmujcie się, możecie wybrać nawet dwie, macie prawo sobie nawet i zmienić, tak? Kochani, nie przejmujcie się, naprawdę to jest czytanie ogólne, nie indywidualne, nie poddaną datę urodzenia, tak? Nie poddaną wibrację, także nie przejmujcie się. Dziękuję Wam bardzo za lajki, za komentarze. Mam nadzieję, że dzisiaj również w ramach wymiany energii zostawicie ślad po sobie. Jak widzicie, kochani, karty jak zawsze są przy Was tasowane, nic pod spodem, jak tutaj jedna pani zasugerowała, że są karty już przygotowane. Nigdy w życiu tak nie było i nie będzie. Możecie mnie nie widzieć, bo mnie macie na zdjęciu, ale na pewno zobaczycie karty i to jest ta uczciwość, że widać to, co na nich jest. Kochani, wybierzcie sobie pierwsza grupa. Mam tutaj pióro. Proszę bardzo. Pierwsza grupa ma pióro. Druga grupa niech ma magnes. Wielbłąd. Magnes, wielbłąd. A trzecia grupa co? A bransoletkę Wam dam. Bransoletkę na czerwonej nitce z okiem proroka. O. Ona jest regulowana. Proszę bardzo. To będzie dla grupy numer 3. Przypomnieć. Jedynka pióro. Dwójeczka wielbłąd magnes. Trójeczka, bransoletka, oko proroka na czerwonej nitce. Damy, kochani, te karty, żeby przyciągał wzrok. Wszystko jest robione przy Was, nic nie jest gotowe. Także proszę, bardzo proszę zwrócić uwagę, jak komuś będzie tam się bardzo chciało dogryźć, skłamać. Nie piszcie takich komentarzy nikomu, bo wszystko, co złe, wraca do nas po trzykroć. Wiecie o tym, tak? Co jest przed nami ukryte, kochani? Co jest przed nami ukryte? Grupa pierwsza pióro, grupa druga magnes z wielbłądem, poszły dwie, widocznie miały iść dwie, i grupa trzecia bransoletka. Jak trzeba, będzie, mam jeszcze karty koło siebie, będziemy dokładać. Grupa pierwsza, która wybrała piórko. Przechodzę do Was. Dobrze. I karty Wam chcą powiedzieć o tym, że przed Wami jest ukryta seksualność. Co Wy na to? Co Wy na to? Ja sobie te karcioszki przesunę do góry, żebyście widziały. O, proszę uprzejmie. I co Wy na to? Czyżbyście Wy się wstydziły pokazać, co macie fajnego? Może, kochani, za bardzo chodzicie ubrani po szyję, po kostki, a trzeba zrobić dekolt?
Może trzeba, kochani, nadać zupełnie nowe znaczenie, jakąś ekspresję. Myślę, że niektórzy z Was są zablokowani. Nie mówią ani na ten temat. Są zahamowani, zablokowani. Nie sądzę, że nawet zauważacie, jak jesteście piękne. Być może stańcie przed swoim lustrem. A być może, kochani, to ktoś w Was widzi tą seksualność. I jak Wy idziecie drogą, ulicą, chodnikiem, i ktoś właśnie w Was widzi tą seksualność. I to może być przed Wami ukryte. Zobaczymy, co tarot. Król denarów, proszę, król pentakli. No to byk, panna, koziorożec, tak? Księżyc, ryby. Być może te znaki są ukryte, ale słuchajcie, no mamy tutaj ewidentnie kogoś, kto skrywa przed Wami, że się Wami interesuje. Być może właśnie skrywa to, że dla niego, dla tej osoby jesteście bardzo seksualni, bardzo pociągający. Dołożyłam kartę rady i mamy koło fortuny. Słuchajcie, to może być osoba z przeznaczenia. To może być osoba, którą daje Wam świat. Ale też może być ktoś, kto już był w Waszym życiu i wraca. Być może jest to osoba, która jest w związku i chce z Wami tylko potajemnie się spotykać, po cichu, tylko na te rzeczy seksualne. Także grupa pierwsza, musicie uważnie się rozejrzeć. Dla części z Was to dopiero możecie się dowiedzieć o kimś takim, gdyż koło fortuny mówi, że to przychodzi. I tutaj mamy teraz, kochani, pełnię i tu też mamy na tej karcie pełnię. I ja myślę, że niektórzy z Was się dowiedzą w pełni, że ktoś się Wami interesuje, bądź jesteście pociągający, może ogląda Wasze zdjęcia na Facebooku, tak? No, no ładnie, bardzo mi się podoba grupa pierwsza. Bardzo mi się to podoba. Zaraz sobie dopowiem, mam tutaj wyspę miłości, to zaraz dopowiem, co tam jest przed Wami ukryte. Bliźniaczy płomień, kochani. No, wy jesteście jak yin-yang, rozumiecie się bez słów. Po prostu osoba dla Was z przeznaczenia. Czyli tak jak karta tutaj podpowiedziała, osoba z przeznaczenia będzie. Coś jest Wam dane od losu. Bardzo ładnie, grupa pierwsza. Bardzo. Super. No, jestem przeszczęśliwa. No to dziękuję Wam bardzo. Zapraszam serdecznie osoby, które wybrały tego pięknego tutaj wielbłąda, który jest magnesem. Kochani, przed Wami jest ukryta i tutaj mamy kartę dostatek. Nie wiem, czy to dobrze widać. Może dalej dam, tak? Kochani, Wy chyba nawet nie wiecie, albo wiecie, że przed Wami jest małe bogactwo, może wdzięczność, może szacunek. Bądźcie otwarci, kochani, na otrzymywanie, ale i dawajcie, bo pamiętajcie, że im więcej mamy, to nie tylko, kochani, tutaj chodzi mi o pieniądze, ale o taki dobrostan i bogactwo, bym powiedziała, we wszystkich aspektach, tak? W tym również, kochani, w jakości życia. Czy dostatnio się wysypiacie? Czy dostatnio jecie?
Czy może tylko dajecie i nie umiecie przyjmować od innych, bo się wstydzicie? Bądźcie, kochani, otwarte na wszystko. Życie wam pokaże niedługo, naprawdę niedługo, że nie ma żadnych blokad i że jesteście naprawdę wartościowymi ludźmi, tak? Czwórka mieczy, piątka mieczy. Kochani, troszeczkę jesteście naprawdę przyblokowani. No to jest ta karta. Rezonują łeb w łeb. I wszystko, co się dzieje, to w waszej głowie. Za dużo lęku, za dużo strachu. A może ktoś chciałby się do was zbliżyć, dać wam ten dostatek, tą radość, tą szczęście, ten uśmiech, tą pomoc, a na razie nie wie, jak to zrobić i tylko sobie myśli w głowie i dedukuje, a może lepiej nie, boję się. Dużo strachu tu jest, dużo lęków, dużo obaw. Ale mamy dwie karty. Pierwsza to była umiarkowanie, czyli stopniowo, powoli do celu. Być może trzeba dokonać pewnych zmian. Mamy tutaj, kochani, kartę diabła. Ale to myślę, że chodzi o jakiegoś koziorożca. No. Może, kochani, siedzicie w domu przed telewizorem sami i myślicie, że nikogo nie spotkacie, nie macie pracy, nie ma dla was pracy. A tu trzeba powoli wyjść z tego myślenia i zacząć działać. Zacząć pytać, zacząć chodzić. A może i też zmienić myślenie, bo diabeł to też tak kusi. Może to, co przed wami ukryte, to wy macie ochotę na szaleństwo, a nie na siedzenie w domu. Może macie ochotę iść do pracy, a po prostu wstydzicie się iść do tego miejsca, bo nigdy na przykład tam nie pracowałyście. Myślę, że jesteście bardzo zablokowani. Bądź osoba, która przychodzi do was, ma zablokowane uczucia i nie wie, jak to powiedzieć. Być może pomoże gram alkoholu, tak? I osoba będzie już bardziej odważna i powie: dwójeczko, ja już teraz wiem. Ja już teraz wiem. A ty dalej nic nie będziesz wiedzieć. Zobaczymy, co karty jeszcze chcą wam powiedzieć, co jest przed wami ukryte. Czas. Czas biegnie nieubłaganie, kochani. Wy zastanówcie się, kim chcieliście być rok temu, a jak jest dzisiaj. Chyba zapomnieliście o tym, że czas ucieka i czas ruszyć do przodu. Może za długo śpicie w niedzielę, w sobotę. I życie wam ucieka, czas wam ucieka. Może boicie się do kogoś odezwać, przeprosić, zadzwonić, a czas ucieka. Być może to ta osoba, tak jak powiedziałam. Też tak może być. No kochani, dziękuję, grupo druga. To jestem ciekawa, co teraz u grupy numer 3, co u was. Pokażcie nam tutaj. Proszę, przed wami ukryty jest sukces. No wiecie co? Chyba już skaczecie teraz, jak słyszę pod niebiosa. Tam skaczecie i nareszcie jest, jest. Docenicie siebie. Was docenią. Będziecie miały takie poczucie, że osiągnęliście to, nad czym długo, długo pracowaliście. Że zrobiliście coś dla siebie, zrobiliście coś dla innych. Wszystko pójdzie po waszej myśli, kochani. Wszystkie blokady, jakie odczuwaliście, jakie istniały. Być może będziecie musiały się czegoś nauczyć. Być może będziecie musiały nad czymś popracować. Być może będziecie musiały z czegoś zrezygnować, na przykład z dłuższego snu albo, nie wiem, z wolnej soboty. Skoro przed wami jest
zakryty sukces, to bądźcie pewni, że niedługo on wyjdzie na jaw. Dwójka mieczy, czwórka różdżek. Wiecie co? Mamy taki piękny, jasny przekaz. Dla niektórych z Was jest ukryte, czego nie wiecie, że będą zaręczyny, będzie ślub, będzie radość, że razem zamieszkacie, że osoba ma poważne plany wobec Was, że osoba chce mieć Was już do końca, obojętnie czy jako męża, żonę czy partnerkę. Wy jeszcze nie wiecie o tym, że ktoś na przykład, przyjaciółka, koleżanka, ktoś z rodziny, za niedługo wreszcie będzie mieć swoje mieszkanie, wyjdzie za mąż i zostaniecie zaproszeni i to będzie ten sukces. Myślę, że powinniście pomóc tej osobie, bo tam będzie może dylemat w wyborze sukni, w wyborze koloru ścian. Myślę, że Wy będziecie chciały pomóc tej osobie bardzo. Ale kochani, nie dostrzegacie tego tylko dlatego, że nie zwracacie uwagi na pozorne znaki i sygnały. Przed niektórymi, słuchajcie, ukryta jest wada wzroku. Może trzeba by było wybrać się do okulisty, być może zbadać wzrok. Ja też byłam ostatnio z moim dzieckiem. Bardzo dobrze widział i okazało się, że musi na jedno oko ledwo widzi i musi mieć okulary. Jeżeli nie wiecie, czy jesteście gotowi z tą osobą na przykład zamieszkać, z tą osobą być, podjąć jakieś kroki wspólne, dajcie sobie czas. Ale myślę, że podejmiecie mądrą, dobrą decyzję. Być może to Wam powiedzą. Słuchaj, bo ja bym chciała tak i tak. Tu mi jest ciasno w tym mieszkaniu. Ja nie chcę mieszkać z mamą, z tatą. A może dostaniecie awans w pracy. No, to Wam też dam wyspę miłości. A co? Proszę bardzo, grupa trzecia. Miecz i róża. No tak. Może wcześniej się kłóciliście, może wcześniej nie byliście pewni tej osoby, a teraz jest ta róża, czyli teraz już jest. Kocha mnie, chce być ze mną. To jest ta praca. To jest to wymarzone mieszkanie. To jest ten sukces. No to Wam bardzo, bardzo serdecznie gratuluję. Mam nadzieję, że zostawicie ślad w komentarzu, kochani. Zostawicie łapkę w górę? Zostawcie. No to pięknego dnia Wam życzę. No ładne karcioszki, ładne. Bardzo mi się podobały. To co? Do usłyszenia niedługo. Buziaki moi kochani. Pa, pa.